Dobry wieczór, widzowie! Witam was serdecznie, dzień dobry, cześć wszystkim z tej strony Żuław. Witam w ogóle was wszyscy widzowie drodzy. Mam nadzieję, że wam się spodoba, co tu dla was mam, gdyż mam specjalnego booster bundla Trick or Trade Pokémon Trading Cards. I oprócz tego mam jeszcze mały bonusik tutaj pod ręką. Ale to później. To później pokażę. Co tam jest? Najpierw zacznę od tego Trick or Trade Bundla. W ogóle wygląda jak wafelki. Strasznie wygląda jak wafelki. Mam takie, kurde, ciekawe jakie tam wafelki są z Pokemonami. Jakby tam były rzeczywiście wafelki, a nie karty. To było. Ale są karty. Nie ma wafelków. Nie ma wafelków, są karty. I mamy tutaj 50 paczków i będę je po kolei z wami otwierał dzisiejszego dnia. Więc zaczniemy sobie od pierwszej z paczek i zobaczymy, są po 3 karty w paczuszce, więc będziemy mieli ich 150? 150, dobrze liczę. 50 razy 3 daje nam 150. Standardowe otwieranie. I teraz tak. Mamy Lycanroca, ale z logiem Pikachu. Mamy Marshadowa też z logiem Pikachu, takiego Pumpkin Pikachu. Mam nadzieję, że to widać. I Marshadow jest shiny. Jest z Rapid Strike'u i mamy Murkrow'a również z dyniowym Pikachu, więc chyba wszystkie dzisiaj będą z dyniowymi Pikachu. Odkładamy go na bok i lecę z kolejnym. Już zobaczmy co tam dalej. Dobra, będę to ciskał na bok. I jest Lampert. Jest Dusknoir. Solidna karta. I jest Szapet. Kolejna paczuszka. Zobaczymy co dobrego wydropi. Oj, oj, oj. Coś tutaj opakowanie mocno trzyma. A ja się nie dam tak łatwo. I będzie tak. Jest Litwick. Jest Gengar. Jest Holo Gengar. Bardzo spoko. I jest Murkrow. Więc mamy już Holo Gengara. Holo Gengar zawsze dobry Gengar. Każdy Gengar zresztą dobry Gengar. Tak jak i moja bluza tutaj zowie, Gengar to Gengar. A nie żaden podrabianiec. Mamy to. Mamy to, panowie, mamy to. Uwaga, Polacy. I będzie tak. Dusclops. Miss Magius. I mamy Houndstone'a. Houndstone też shiny. Znaczy nie shiny, tylko holo. Bo to trzeba rozróżniać. To są pewne rzeczy, które powinny mieć pewną ścisłość. No. I taka paczuszka. Rewelacyjna moim zdaniem. Bo w sumie mamy na razie większość jakichś Pokémonów duchów, Pokémonów strachów. Nie wiem jakie Pokémony są tutaj do trafienia. To jest dla mnie zagadka. To jest dla mnie zagadka, której się spodziewam, że raczej będą wszystkie jakoś halloweenowo związane. I mamy tak. Mamy Duskula. Mamy Drifblima. I mamy Trevananta. Czyli nasze straszne drzewo. No i też jest ładny, też jest holo. Więc zobaczymy co tam się trafi, czy może będą jakieś mega super trafy. Bo nawet nie wiem jak te karty Trick or Treat mogą stać na rynku. To by trzeba było sprawdzić. Natomiast jest Poltegeist. Jest Drifloon.
I jest Mimikyu. Jest Mimikyu i też w Holo. Więc jest dobrze. Holo Mimikyu. Dobra traf. Przynajmniej mnie cieszy, bo Mimikyu jest takim Pokemonem, na którego niewiele osób zwraca uwagę, bo to taka podróba Pikachu, jakich kurde pełno. A wiadomo, że podrób Pikachu, no to jest więcej niż 1000. To wszystkie to są podróby Pikachu. Jak zapytacie rodziców, jakie Pokemony znają, to powiedzą wam Pikachu. Nie powiedzą żadnego innego. Sinistee, nadal w kolejnej paczce. Graveyard. I mamy Spectriera. Mamy duchowego Spectriera w wersji oczywiście Holo. No i ładnie, ładnie. Ładnie się to klaruje. Na razie chyba była tylko jedna powtórka tego Murkrowa. A tutaj już widzę, że mi się ta karta bardzo spodoba, gdyż jest Ghastly. Więc zobaczmy, co tam będzie. Szapet. Więc druga powtóreczka dopiero. I mamy Marshadowa z Rapid Strike'u, też w wersji Holo. Sięgnijmy dalej po kolejne karty. Jakby się trafił jakiś taki full printik. Ciekawe, czy będą mogły tu się trafić full printy. Byłoby bardzo spoko, bo... I cała rodzina w komplecie, bo mamy Hauntera, więc mamy Ghastly'ego, Hauntera, Gengara. Tu mamy kolejnego Murkrow'a. I mamy Houndooma w wersji Holo. Bardzo ładny Houndoom. Ja już widzę, co tutaj jest, gdyż jest tu Phantump. Więc wcześniejsze wcielenie naszego kochanego drzewka. Grivard. Graveyard? Graveyard chyba. I na końcu mamy Chandelure'a w wersji Holo. Bardzo ładny kart. Bardzo ładna. Za to, drodzy widzowie, możecie się ze mną podzielić, jakie macie plany na Halloween. Czy będziecie robić coś na Halloween, czy nie będziecie nic robić na Halloween. Zawsze chętnie poczytam, co tam macie do powiedzenia. A tu mamy Lampenta. Mamy Szapeta. I mamy Pikachu! Mamy Pikachu! Więc jest grubo, jest grubo. Pikachu! No. I to jest ten sam Pikachu, ten sam design Pikachu, który obecnie jest dostępny w Macach. Natomiast jest on z paldeańskiej wersji. A wiadomo, że Pikachu to jest karta, którą każdy by chciał mieć. Więc cena takiego Pikachu, przynajmniej takiego makowego, to są dwie dychy obecnie, bez żadnej wyceny, bez niczego. Więc coś czuję, że ten Pikachu też może być całkiem drogi. Mamy Litwicka, mamy Murkrow'a i mamy Dusknoir. Znowu Dusknoir w wersji Holo. Ładna karta. I tak, jest Dusclops, jest Nismagius i mamy Gengara w wersji Holo. Proszę Państwa, tutaj znowu się dzieje, znowu dobra karta. Rewelacyjnie, no jest po prostu rewelacyjnie. Gengar w wersji Holo. Ja już widzę, co tutaj jest, ja już coś wiem. Gdyż jest Duskull, jest Drifblim i mamy Houndstone'a w wersji Holo, czyli naszego cmentarnego psiaka. Ja już coś wiem, wy jeszcze nie. Natomiast tak, jest Poltegeist, jest Drifloon i coś zielonego, zielonego, zielonego i będzie Trevenant. Trevenant w wersji Holo. Jest ich dużo. I tak, mamy Sinistee, mamy Graveyarda
I mamy fioletowe i Mimikyu w wersji holo. No piękny, piękny Mimikyu się trafił. Bardzo ładny. O, ja już widzę, znajoma mordka. Jest to Gastly. Jest to Szapet. I fioletowa. I Spectrier w wersji holo. Więc mamy już drugiego Spectriera w wersji holo. Tak, dwa Gengary w wersji holo. Zobaczmy co dalej. O, ja już widzę, że jest nasz znajomy, gdyż jest Haunter. Dopiero był Gastly, mamy Hauntera, mamy Murkrow'a i ostatnią kartą jest Marshadow w wersji holo oczywiście. Więc to, że mamy przynajmniej jedną rar, to zawsze na plus. Mamy Lycanroc'a, czyli zmutowanego dziwnego PSL-a. Mamy Miss Magius oraz Mimikyu. Mamy drugiego holo Mimikyu. Więc jest bardzo przyjemnie, bardzo sympatycznie. Co tutaj dalej? Duskull, Murkrow i Chandelure. Oczywiście w wersji holo. Zobaczymy, co tam dobrego się nam trafi. Jest Poltegeist, jest Miss Magius i jest Pikachu ponownie. No, jest dobrze, jest dobrze. Drugi Pikachu. No, ja jestem bardzo zadowolony. Więc można by powiedzieć, że powoli inwestycja się zwraca. Natomiast mamy tutaj Sinistee, mamy Drifblima i mamy Dusknoir. Ponownie w wersji oczywiście holo. Na razie mamy Gastly, mamy Drifluna i jest Gengar w wersji holo. Więc już trzeci Gengar. Jest bardzo fajnie, bardzo dobrze. I można by powiedzieć, że tak jak i wcześniej wypadł Gastly, teraz Hunter, był Gengar. I tutaj mamy jeszcze Grivarda oraz Houndstone w wersji holo, więc mały piesek i duży piesek. Dwa pieski naraz. Ewentualnie tak jak tutaj mamy, mamy Lycanroc'a. Lycanroc, no to trochę bardziej wilk niż pies, ale Szapet to już nie pies. I mamy Trevenanta w wersji holo. Zdecydowanie jest mniej zaskoczenia, mniej szoku niż było na początku. Chociaż jest nowy Runerigus. Runerigusa nie było do tej pory. Jest Murkrow i jest Mimikyu numer 3. O, i mamy znowu nówkę. Tego jeszcze tutaj nie grali, jest Banette. Jest Miss Magius. I na końcu mamy Spectriera. W wersji oczywiście holo. Ale to też jeszcze nie było. Jest Delmiz. Jest Drifblim. Oraz jest Marshadow. A któż to się trafił? A któż to przyszedł na streama? Toż to Zubat, Drifloon i Houndoom. Więc odłożymy ich na bok. Zubata jeszcze nie było. Natomiast tu już widzimy oczywiście, że jest Hunter, jest Drifblim i jest Chandelure w wersji holo. I mamy tak, Lycanroc'a, mamy Drifluna i mamy Pikachu kolejnego. Kolejny holo Pikachu, więc praktycznie... o, jest Pikachu, Trick or Treat, holo. Jest warty obecnie $1,5, natomiast jeżeli by go wycenić na, i by miał dziesiątkę któryś z nich, no to jest już warty 38 dolków. Ale z tych $2, za które on jest warty, no to każdego po dychu nawet sprzedać, to już są 4 dyszki. Więc zdecydowanie zdecydowanie dobre trafy. Bardzo dobre trafy. Jestem troszkę sam zaskoczony. Natomiast tak, mamy Runerigusa, mamy Grivarda,
Oraz mamy Dusk Noir. Chociaż ja tutaj tak gadam, a tu Banet wypada. Więc jest to drugi Banet, bądź też Banet. I Banet z Szupetem. Więc mamy rodzinkę. Mamy rodzinkę w jednej paczce. I co będzie trzecie? I jest Gengar w wersji Holo. Gengar w wersji Holo z Trick or Trade'a jest też 1,5 dolca warty. Do 36 dolków, więc jest to zdecydowanie karta, która jest coś warta. To nie jest byle pierwsza lepsza karta. Tu mamy Delmize, Murkrow'a oraz Houndstone'a. I jest już pięknie, jest już ładnie. Ja już tu widzę, już wam pokazuję. Jest to bowiem drugi Zubat, jest Miss Magius, jest Trevenant. Ale mamy Fantumpa, czyli małego Trevenanta, że tak można by określić. Mamy Drift Blima i mamy Mimikyu w wersji Holo. A sprawdźmy jeszcze sobie tego Mimikyu. Dwa dolki jest praktycznie warty. $1.75. Więc jeżeli dodajemy sobie same nawet Mimikyu, Gengary i Pikachu, no to będziemy mieli już całkiem opłacalną paczkę. Całkiem dobrą paczkę. O, Skelerich, jakby się trafił, byłoby super, ale pewnie go nie będzie. Mamy Lampnenta natomiast. Mamy Drifluna. I mamy Spectriera. I Spectrier oczywiście również w wersji Holo. Natomiast jest to zawsze przeżycie. Gdyż mamy Litwicka, mamy Grivarda i mamy Marshadowa w wersji Rapid Strike. Ja teraz się trochę tak zastawiłem, ale mamy pierwszego Dusclopsa. Nie było do tej pory Dusclopsa. Mamy Szapeta i mamy Houndooma. I już widzę uśmiechniętą mordkę. I jest to nasz Haunter. Jest to Szapet i będzie to widać, że błyszczy. I jest to Mimikyu. Nie wiem już, który to Mimikyu, zgubiłem rachubę. Mamy dalej Poltegeista, Grivarda oraz Marshadowa ponownie. Dawno nie było żadnego Pikachu, tak sobie myślę. Natomiast ja już widzę, co się trafiło tutaj, gdyż jest to Gastly, jest to Murkrow i jest to Chandelure. Oczywiście Holo. A to są trzy paczkowe, więc mamy Sinistee, mamy Szupeta i mamy znowu Houndooma, żeby go dodawać do takich paczek, bo sami go zrobiliście takim, jakim jest. A tutaj jest za to Haunter, jest Miss Magius oraz jest Dusk Noir. Mamy natomiast Lycanroca, mamy Miss Magius i mamy Pikachu. Mówiłem, że nie było już dawno Pikachu, no to się pojawił nam Pikachu. Można by powiedzieć Pikachu save the day, ale tak naprawdę nie, bo i Mimikyu, i Gengary, i zdecydowanie też pozostałe wszystkie karty, które mamy tutaj jako holo, dają radę. Jest Runerigus, znaczy Drift Blim, i jest Gengar Holo. Więc zobaczmy, co w ostatnich dwóch czy trzech paczkach się kryje. I ja już widzę, co tu mamy. Mamy bowiem Banet, mamy Drifluna i mamy Houndstone'a. Nie! Przepraszam, skłamałem. Jeszcze trzy paczki. Mamy tak. Delmize, Grivarda i mamy Trevenanta. Nie możemy zakończyć tego dnia Trevenantem. Paczki, pozwólcie, żeby to nie był Trevenant ostatni. Dajcie coś satysfakcjonującego. Przedostatnia paczka. I w niej jest Zubat, w niej jest Szupet i w niej jest Spectrier. No dalej, dalej. Oj, oj, trzeba się było posiłować. Zdecydowanie zawiera coś dobrego. Coś dobrego. Widzę to już, co? Pierwszą kartę widzę. Widzę już pierwszą kartę, jest to Fantump. Widzę, że ta karta Holo jest fioletowa. Jest Murkrow i ostatnia Gengar. Mimikyu! Mimikyu w wersji Holo. Mamy to zatem. Wszystkie paczki otwarte. Zdecydowanie fajny zestaw kart.
Sporo natomiast oczywiście się powtarza. No te najdroższe karty, że tak powiem, no to udało mi się wytypować, które to są. Więc zdecydowanie przyjemna, fajna kolekcja. Ale to nie wszystko na dzisiaj. Na razie one sobie tutaj w pudełeczku siądą. Gdyż na dzisiaj mamy jeszcze takiego Pokebola i będziemy go otwierać. W Pokebolu mamy 3 boosterki, mamy naklejeczki i no jest piękny, jest piękny. Będzie można sobie nim tak trzymać, rzucać wręcz. Znaczy nie będę nim rzucać. On jest do rzucania. Natomiast już tutaj go obdzieramy z folii. I teraz tak, otwieramy go. Zobaczymy, jak wygląda w środku. I mamy tutaj Lost Origin. Mamy naklejkę z Miraidonem. Klejkę z Dondozo. I mamy Sword and Shield Fusion Strike. Mamy Silver Tempest ze Sword and Shielda i Lost Origin ze Sword and Shielda. Więc mamy starsze paczki. A wiecie, co oznaczają starsze paczki? Lepsze trafy. A przynajmniej trafy, które są wiele warte. Więc zaczniemy sobie od pierwszej z nich. I tutaj, z tego co pamiętam, przekładało się 3 od tyłu. Tak, bo mamy tutaj 1, 2, 3. Ja sobie podejrzę, czy dobrze przełożyłem. Ale ja sobie, wiecie, podejrzę najpierw, ile mam przełożyć. 4 od tyłu. 4 od tyłu. I mamy tak. Energia. Jest Fantina. Gastrodon. Gastrodony są przeurocze. Tak moim zdaniem. Mamy Huntera. Więc dopiero co były Huntery, a tutaj znowu Hunter. Jest Snover. Bronzor. Gumi. Binacle. Zorua hisujański. Jest Toolbox. I naszą kartą ostatnią jest Mr. Mime. O, jak łatwo poszło. Co to się dzieje? Halo, halo. I tak, odkładamy kodzik. I tutaj ja sprawdzę sobie. 1, 2, 4. I zaczynamy oczywiście od Energii. Farewell Bell. Ninetales. Mandibuzz. Clamperl z Fusion Strike'u. Carvania, Smeargle, również z Fusion Strike'u, Rotom, Grabin, Maractus w wersji Reverse Holo i ostatnią kartą jest Azumarill. I ostatnia paczka na dzisiaj. Co się dobrego trafi? Czy coś dobrego, czy coś niedobrego. Robimy tak. 1, 2, 3, 4. Przekładamy. Zaczynamy zatem od energii klasycznie. Jest Raichu. Jest Torracat. Jest Palossand. Indeedee. Marnie. Misdreavus. Swablu. Swirlix. I mamy Bryxena. Mamy Bryxena i to w pięknej wersji. Jest to przepiękna wersja Bryxena wraz z trenerką. I na końcu mamy Armaldo. Zdecydowanie ten Bryxen jest tym, na co z chęcią polowałem. Więc fajne karty, fajne odpakowańsko. Mam nadzieję, że wam się podobało i że będziecie do mnie częściej wpadać i na streamy, i na filmy. Bo wiadomo, że to nie było tylko na streamie, też będzie wrzucone na YouTubie, może nawet w samo Halloween, więc do zobaczenia na kolejnych streamach, na kolejnych filmach,
Jeżeli wam się podobało, zostawcie łapkę w górę, komentarz, napiszcie coś fajnego lub napiszcie, jaki jest wasz ulubiony straszny Pokémon. Do zobaczenia, na razie!